Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Welcome to Piano Exploration. Piano Exploration, it will be my own big piano improvisation, and it will be like Piano Nightlife, but piano improvisation only. Drodzy Państwo, serdecznie witam w dzisiejszym wydaniu i to się nazywa Piano Exploration. Piano Exploration to będą wieczory wyłącznie z muzyką improwizowaną, z dużymi formami improwizowanymi. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Piano Exploration. Piano Exploration, das werden große improvisierte Formen und nur große und improvisierte Formen. Po tym, co wydarzyło się ostatnio, a myślę tu jeszcze o zeszłym tygodniu, byliśmy radośni, ale to, co stało się przedwczoraj, pogrążało nas znowu w smutku. I to w smutku bardzo głębokim, bo w smutku, który przypomina nam o tym, co wydarzyło się dla nas Polaków 4 lata temu i co tkwi w naszych sercach i każe nam ciągle o tym myśleć. A jest to tylko konsekwencja. Niestety, drodzy Państwo, tak to jest. Barbarzyńca w ogrodzie nie szanuje go i będzie go niszczył. Dlatego barbarzyńcy nie wolno podawać ręki. A tak się stało i to są tylko konsekwencje. A dzisiejsza muzyka, która do tego będzie nawiązywała, będzie, jeśli mi wolno zacytować, słowa, które napisał polski kompozytor Roman Maciejewski, będzie miała takie motto. Missa pro defunctis oremus fratres. Ofiarom ludzkiej ignorancji. Ofiarom wojen wszechczasów. Ofiarom kaźni tyranów. Ofiarom ludzkiego bezprawia, ofiarom łamania boskiego porządku natury. Ladies and gentlemen, today the music will be about this, what we know from yesterday, about tragedy in Donetsk. This is Requiem music, and my dedication is like the dedication of Polish composer Roman Maciejewski. To the victims of human ignorance, to the victims of the wars of all time, to the victims tortured by tyrants, to the victims of human lawlessness, to the victims of broken divine laws. Missa pro defunctis Requiem. Heute spiele ich Requiem Musik. Requiem Musik, die erzählt über unseren Trauer. Mit dem wir uns verbinden, mit dem allen Opfern der Tragödie in Donetsk. Das ist nicht ein Fakt, meine Damen und Herren, den man bagatellisieren soll. Das ist eine Konsequenz den allen Sachen, die seit 4 Jahren permanent ignoriert sind und dem wir als Künstler wirklich nicht nur stillstehen dürfen, sondern auch etwas darüber sagen. Und das sage ich heute mit meiner improvisierten Musik. Das wird über Requiem und es wird ein Beileid für die alle, die seit vorgestern sehr leiden. Drodzy Państwo, zanim muzyka się zacznie, chciałbym jeszcze przypomnieć wiersz świetnego polskiego poety emigracyjnego, mieszkającego obecnie w Kanadzie, w Toronto. Wiersz, który wyraża wszystko to, co wielu z nas czuje i co właściwie chciałoby powiedzieć, bo o czym tu mówić? Właściwie możemy tylko krzyczeć. Bo lepiej krzyczeć i zedrzeć sobie gardło, niż dopuścić do tego, żeby stawały się takie tragedie, jak ta przedwczoraj. To po prostu jest już w tym świecie, który my uważamy za cywilizowany, niedopuszczalne. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak krzyczeć. I o tym mówi właśnie wiersz Aleksandra Rybczyńskiego z tomu Polska Wyklęta. Pozostało nam krzyczeć. Pozostało nam krzyczeć pod pałacem prezydenckim, jakby to była ambasada rosyjska. Pozostało nam wołać o wolność i niepodległość, jakby wszystko trzeba zaczynać od nowa, jakby mur berliński nie został zburzony, jakbyśmy nie brali udziału w wyborach, nie mieli paszportów na cały świat, ani perspektyw wygodnego życia w obowiązujących językach obcych. Pozostało nam
opominać się o prawdę, zdzierać z niej płachtę codzienne gazety, krzyczeć głośno, pełnym gardłem z całego serca, tak by nasze wołanie nie przechodziło mimo uszu obojętnie mijającego nas krzyczących tłumu. Pozostało nam rozwijać skrzydła i transparenty i rozpisywać w niebo głosy na modlitwy i zaklęcia, byśmy byli niezłomni jak Spartanie pod Termopilami, byśmy zostali wysłuchani mimo tego, że nikt nie słucha. Pozostało nam krzyczeć pod Pałacem Prezydenckim, jakby to była ambasada rosyjska. Pozostało nam krzyczeć po polsku, by usłyszeli nas ci, którzy już odeszli i ci, którzy przyjdą wołać po nas. By nie musieli żyć bez słowa, z gorzką świadomością, że zamknięto nam usta i zagłuszono sumienia. Drodzy Państwo, życzę Państwu miłej muzyki.
Drodzy Państwo, to było Piano Exploration, to była improwizacja Piano Exploration, która będzie chyba nosiła tytuł Dies Irae. Tak wynikało z muzyki. Ladies and gentlemen, it was Piano Exploration live. I think I will take the title for that, Dies Irae. That's the only possibility. Meine Damen und Herren, das war Piano Exploration Nummer 1 und live aus dem Studio. Und ich denke, die wird den Titel tragen, Dies Irae. So war die Musik. Drodzy Państwo, zapraszam za tydzień na wieczór poświęcony mniejszym formom. Ja się już dzisiaj z Państwem żegnam, życząc Państwu miłego wieczoru i dobrej nocy. Polecam portale internetowe, na których możecie Państwo znaleźć moją muzykę, Spotify, Deezer, iTunes i inne. Wszędzie tam znajdziecie Państwo również Piano Explorations, których można słuchać. To są dawne nagrania, nagrania, które powstawały na przełomie lat 2005-2010 i są od niedawna wydane w całości i w mniejszych formach, także można ich bardzo dobrze słuchać i poznawać te moją dawniejszą twórczość, jeżeli chodzi o improwizację. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do wszystkiego dobrego i do miłego wieczoru i do następnego razu. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie meine Piano Explorations, die ich früher aufgenommen habe, anhören möchten, finden Sie alles bei Spotify, Deezer, iTunes und anderen Plattformen, wo das alles als fertiger Album steht und wartet auf Sie. Heute, das ist schon alles. Ich wünsche Ihnen noch schönen Abend und gute Wochenende. Bis zum nächsten Mal in einer Woche bei einem Abend mit kleineren Formen und Improvisationen. Ladies and gentlemen, if you would like to know what I recorded 5 years ago, you can look for Piano Explorations in Deezer, by Spotify, by iTunes and many other platforms, and you can find all my recordings. They are also Piano Explorations, Piano Exploration Volume 1 till Volume 5, and it will be all everything for to listen for to hear. So I hope you enjoyed it. I will play for you next time in 1 week. Little forms, it will be Piano Night live, or it will be the evening with little improvisated forms. That's all. Thank you very much for listening. Thank you very much for hearing and for watching. And bye bye. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję serdecznie.